Naszego Jenkinsa też możemy uruchomić w formie kontenera, czyli po prostu wykorzystać do tego konteneryzację. Zainstalujmy sobie najbardziej popularne narzędzie do konteneryzacji, jakim jest Docker. Oczywiście Dockera będziemy mogli pobrać z oficjalnej strony i na przykład wykorzystać do tego celu skrypt. Czyli pobieramy po prostu skrypt, nadajemy mu odpowiednie uprawnienia on może być już od razu pobrany z odpowiednimi uprawnieniami. Lub też możemy wywołać go poprzez sudo sh nazwa naszego pliku, który został pobrany. I y, oczywiście musimy poczekać na skończoną instalację naszego środowiska do konteneryzacji po skończonej instalacji będziemy musieli dodać naszego użytkownika do grupy docker, tak żeby unikać za każdym razem podawania polecenia sudo przed poleceniami docker. Przelokowujemy naszą sesję i będziemy mogli przystąpić do naszej instalacji. I oczywiście konfiguracji naszego środowiska w systemie Docker. Stworzymy dodatkową sieć, do której będziemy podpinać naszą tworzoną, nasz tworzony kontener z Jenkinsem. A więc stwórzmy sieć, ona będzie się nazywać w tym przypadku moim Jenkins i służy do tego polecenie Docker Network Create. Oczywiście to polecenie znajdziesz w materiałach dodatkowych, a jeżeli nie miałeś doświadczenia z Dockerem, oczywiście zachęcam cię do kursu o Dockerze, który znajdziesz na stronie strefy kursów. Kolejne polecenie, które zostanie wklejone, jest to polecenie z oficjalnej dokumentacji, jeżeli chodzi o instalację Dockera, instalację naszego Jenkins'a w przypadku naszego Dockera. A więc wkleję to polecenie, znajdziesz je również w materiałach dodatkowych i wystarczy potwierdzić w tym przypadku naszą konfigurację. Zostanie pobrany obraz i nasz kontener zostanie uruchomiony. Nasz kontener został uruchomiony, możemy to sprawdzić, wydając polecenie Docker PS. Jak możemy sobie zobaczyć, nasz kontener działa, ma status, jest, został stworzony 9 sekund temu i jego status up jest statusem od 4 sekund. Wyczyśćmy sobie naszą konsolę i kolejne polecenie, które wkleimy będzie poleceniem, które zainstaluje nam dodatkowe Blue Oceans, czyli dodatkową nakładkę do naszego interfejsu www, który będzie dostępny poprzez naszą przeglądarkę. Oczywiście Blue Oceans możemy też doinstalować jako zwykły dodatek, czyli plugin do naszej zwykłej instancji na środowisku bermetalowym. Oczywiście to polecenie również znajdziesz w materiałach dodatkowych lub, do, lub w linku, który odsyła Cię do oficjalnej dokumentacji, jeżeli chodzi o instalację naszego Jenkinsa w środowisku skonteneryzowanym. Nasz kontener z Blue Oceans został w tym przypadku uruchomiony i za chwileczkę będziemy mogli sobie to zweryfikować. Również poleceniem Docker PS, które wyświetli już działający nasz kontener z naszym Jenkinsem, w tym przypadku e, wystawiającym odpowiednie porty dla naszej aplikacji, jak i teraz z naszym panelem webowym, do którego będziemy mogli się połączyć. Oczywiście przechodzimy pod adres i pod porty, które są zdefiniowane w naszej maszynie, czyli adres IP będzie adekwatny do Twojej konfiguracji, a port będzie 8080. W przypadku hasła administracyjnego znajdziemy go na kontenerze i to jest kontener z naszym Blue Oceans, a więc możemy skorzystać z polecenia Docker log ID naszego kontenera i zobaczymy sobie, że tutaj jest dostępne nasze hasło. Wkleimy to hasło i będziemy mogli już przejść do znanego nam okna. W tej instalacji pokażę Ci jak skonfigurować sobie i wybrać własne pluginy, które oczywiście możemy doinstalować, jeżeli wybierzemy opcję konfiguracji własnych pluginów i wybrania, co chcemy doinstalować do. Naszego Jenkinsa. Czyli ja tutaj wybiorę dwa dosyć popularne pluginy, czyli Dashboard View i y, Infrastructure as a Code. Możemy sobie już doinstalować naszego SSH Agent. Możemy sobie doinstalować nasz Rebuild, które jeszcze będziemy w tym przypadku używać i omawiać w naszych lekcjach późniejszych. Oraz inne dodatki, które. Tu znajdziemy i które mogą wydać się Tobie oczywiście potrzebne lub które będą potrzebne w Twoim środowisku. Oczywiście, jak możesz sobie zobaczyć, dodatki po prostu zaznaczasz i będą one zainstalowane. Możemy doinstalować już tak zwane locals, które pozwoli nam ustawić i wymusić język. Oczywiście, jeżeli już wybierzemy wszystkie pluginy. To klikamy Install, i jak możemy sobie zobaczyć, zobaczymy okno, które już znamy z poprzednich prób instalacji naszego Jenkinsa. Oczywiście ja materiał przyspieszę do momentu zainstalowania i konfiguracji naszego Jenkinsa. Jak możemy sobie zobaczyć, nasz Jenkins jest już zainstalowany i jest dostępny. Jeżeli chodzi o ten materiał, to to wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej lekcji.